pokój i dobro. Tu Hotel Foxtrot, Tango Echo. Ten kawałek płytki zabarwiony na różowo to taki sobie mini komputerek. Ten czarny kwadracik to jeden z najnowszych chińskich chipów. W sumie ukrywa dwa procesory o różnych architekturach, ale o tym było poprzednio. Pokrótce mamy 1 GHz zegar i 250 MB RAMu. Jak to wykorzystać? No oczywiście, wgramy jedyny słuszny system operacyjny, a mianowicie Linuxa. Zapraszam. Tak, na wstępie przyda nam się karta microSD. Żeby wgrać tam Linuxa, ja posłużę się czytnikiem kart SD pod USB. No to moja karta microSD do adaptera kart SD, a następnie do czytnika kart SD pod USB. Niektórzy z Was znajdą podobne rozwiązanie w Waszych laptopach, więc nie powinno być z tym problemów. No to wybieramy obraz, wskazujemy naszą kartę SD i flashujemy. No i można by powiedzieć, że tyle. 1 minuta 40 sekund. Tutaj moglibyśmy zakończyć odcinek. No bo teraz tak to wygląda we współczesnych czasach. Cała filozofia z Linuxem. Tam pokrótce będą jeszcze problemy z dostaniem się do tego bezpłatnego systemu operacyjnego. No to na końcu omówię, jak dostać się do Linuxowego terminala po kabelku USB. Bez żadnego lutowania. No ale dla ciekawych zacznijmy od początku. No to na początku ściągamy jakiś programik do flashowania. Ja wybrałem Belina Etcher. Link oczywiście w opisie filmu, że tutorial jest na Windowsie. Ściągniemy sobie wersję pod Windowsa. Czyli klikam pierwszy z brzegu exec, bez żadnych udziwnień na 32-bitowe procesory. Następnie ściągamy obraz naszego darmowego Linuxa, czyli SDK na Milk V Duo. Link oczywiście też w opisie. Szukamy najnowszej wersji. Ja obecnie mam wersję sprzed 2 tygodni, czyli 1.1.1. No i tutaj w plikach do pobrania oczywiście biorę wersję dla najbardziej wypasionej płytki Duo 256M. Mi kiedyś na PC-cie 64 RAMy starczało i to jeszcze SIMy były. A tutaj DDR-y trójki mamy i to jeszcze 256 MB. No chyba już się domyślacie, na obrazie swap będzie tutaj domyślnie wyłączony, bo niepotrzebny. A my nie będziemy kartę SD zażynać partycją wymiany, a co za tym idzie, nasza żywotność karty SD znacznie się zwiększy. Obraz wiadomo, rozpakowujemy. Obecnie jest to ciężar 900 MB. A nasz programik do flashowania, czyli Belina Etcher, po prostu uruchamiamy. Tak, nie trzeba instalować. No i tu już sobie poradzicie. Wybieramy obraz, wybieramy kartę SD, flashujemy. To samo, co było na początku filmu. Z tą różnicą, że tutaj sflashowaną kartę SD odzyskujemy. I z winnym ruchem ręki wkładamy do naszego mini komputerka. I teraz najbardziej przyjemna rzecz, a mianowicie zobaczenie efektów naszej lekkiej i przyjemnej pracy, czyli teraz podłączamy zasilanie. Ten komputerek potrafi być zasilany przez port USB, więc możemy go wpiąć do komputera i troszkę poczekać, aż Linux wystartuje. No ale nie dowieść się kiedy i jak Linux się uruchomi. Dlatego na obrazie ktoś uprzejmy wrzucił nam do skryptów startowych programik w Bashu migający diodą. W sumie lekka analogia do tych pierwszych programów z Arduino, gdzie się też migało. Oczywiście nie musisz pisać w Bashu. Skoro to Linux, masz tu jeszcze MicroPythona, no i programiki w C, jak w Arduino. Z tego co wyczytałem, mogą chodzić na drugim rdzeniu 700 MHz, a dla Linuxa ciągle dostępny na wyłączność będzie rdzeń 1 GHz. Nieźle. No dobrze, a jak się dostać do naszego Linuxowego terminala? Oczywiście najprościej jak się da, po kabelku USB. Graj sobie sterowniki karty sieciowej USB RNDIS. To bardzo proste. Czyli odpalamy menadżer urządzeń, na przykład skrótem klawiaturowym Windows plus R. Następnie wpisujemy dev mg mt.msc.
Tutaj klikamy w nasze nieznane urządzenie RNDIS. Oczywiście klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy opcję aktualizuj sterownik. Następnie przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu sterowników. Tutaj pozwól mi wybrać listy dostępnych na moim komputerze. I szukamy karty sieciowej. Teraz wiadomo, jak nie wiemy co robić, to klikamy dalej. I tu z producenta wybieramy albo szukamy Microsoftu. Oni chyba jakiś płatny system operacyjny napisali, tak mi się zdaje. W modelu, to już wiecie, wybieramy kartę USB RNDIS. Teraz chwila niepewności, bo Windows nie zaleca. No to oczywiście klikamy, że chcemy kontynuować. Co on tam wie o sprzęcie, który mu podpięliśmy? Dobra, skoro karta sieciowa po kabelku USB zainstalowana, wbijamy na nasz linuxowy terminalik. Odpalamy wiersz poleceń w Windowsie. Wpisujemy ssh rot małpa 192.168.42.1. Odpowiadamy na pytanie, czy na pewno jesteśmy pewni. Przecież ten odcisk klucza wygląda tak znajomo. No i wpisujemy tajne hasło, które wszyscy znają, a mianowicie Milk V. Na różowej płytce też macie umieszczoną nazwę producenta. No i jesteśmy. Kilka komend kontrolnych, czy faktycznie nie jesteśmy w Windowsie, czy faktycznie jesteśmy w Linuxie i misja wykonana. Życzę wszystkim miłej zabawy z Linuxem na kieszonkowym komputerku. Oczywiście źródła są dostępne, więc możecie wszystko dokładnie sprawdzić, a nawet sami sobie obraz skleić. Też są dostępne inne obrazy, ten film nie był oficjalny od producenta, ale pasjonatów takich jak wy nie brakuje, więc już jest mały wysyp. To co, pozdrawiam wszystkich i dzięki za lajki i komentarze. Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution.